chciałbym, żeby to biuro dobrze funkcjonowało. Dopiero zaczynamy. Ale mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układała dobrze. Mam nadzieję, że w pewnych sytuacjach będziemy też mogli służyć Ministerstwu Spraw Zagranicznych jako taki przekaźnik o polskich sprawach. Wierzę w to, że będziemy w stanie razem z polskimi organizacjami tu w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach przeprowadzić wiele dobrych i cennych inicjatyw. Proszę Państwa, czytałem kiedyś w prasie polonijnej, że jeden z poważnych tutaj i bardzo liczących się działaczy mówił, że obawia się, żeby ze strony biura prezydenta nie było pouczania tutaj Polonii. Otóż zapewniam Państwa, że nikogo pouczać nie będziemy, wręcz przeciwnie. Będziemy uważnie słuchali, bo to Państwo wiecie, co tutaj należy robić, żeby nasza polska społeczność funkcjonowała jak najlepiej, żeby w jak najlepszy sposób realizować nasze interesy. My byśmy chcieli tylko Państwa tutaj wspierać, bo to uważamy za naszą misję. Wspierać, a z drugiej strony oczekiwać. Czego oczekiwać? Tego, że Państwo będziecie ambasadorami Polski. Tego, że będziecie o Polsce pamiętali, że będziecie o Polsce dobrze mówili, że będziecie wspierali różnego rodzaju polskie dążenia. Ten lobbying, który może być realizowany za granicą dla Polski, jest niezwykle ważny i chciałbym, żebyśmy go zintensyfikowali. Tą sprawą, która teraz może jest medialnie najbardziej widoczna, jest kwestia wiz do Stanów Zjednoczonych, tych wiz turystycznych. Otóż jest szansa na to, żebyśmy zniesienie tych wiz uzyskali. Tylko trzeba mocno monitorować polityków. Oto jest decyzja, którą podejmą politycy. A Państwo jesteście wyborcami i oni o tym pamiętają. Im więcej zostanie do nich przesłanych listów, apeli, maili, telefonów zostanie wykonanych, tym szybsza będzie ta decyzja. Bo dla nich każdy otrzymany list jest listem od wyborcy. Oni to poważnie traktują. Więc jeżeli ta nasza akcja będzie akcją zmasowaną, jeżeli ta akcja dołoży się do naszych zabiegów politycznych, jestem przekonany, że szybciej uzyskamy ten oczekiwany efekt. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone są naszym tradycyjnym sojusznikiem. Stany Zjednoczone to nasza współpraca także w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To Państwo tutaj, myślę przede wszystkim o tej starej emigracji, to Państwo tutaj także nas wspieraliście w tym, byśmy zostali do Sojuszu Północnoatlantyckiego włączeni. To dzisiaj największa gwarancja naszego bezpieczeństwa. Także i za to, jako prezydent Rzeczypospolitej, jestem Państwu ogromnie wdzięczny. Po prostu dziękuję. Dziękuję za to, że na co dzień wspieracie Polskę.